Za nami ciężkie spotkanie, trudny rywal, drużyna, która aspiruje w walce o trzecią ligę. Myślę, że mieliśmy swoje założenia w pierwszej połowie, które w pełni wykonaliśmy przy naszych brakach kadrowych i małej frekwencji na dzisiejszym spotkaniu. Mówię tu o zawodnikach. 0-0, przyjęliśmy to no, zrealizowany cel był, tak, tej pierwszej połowy, chociaż mieliśmy dwie sytuacje, które nie wykorzystaliśmy, no ale oceniam pozytywnie tą pierwszą połowę. Z kolei druga połowa, w sumie w drugiej minucie chyba straciliśmy pierwszą bramkę, bardzo szybko praktycznie załatwiło to mecz, tak, i mamy kolejną bramkę po kilku minutach, no i wszystkie bramki, które dzisiaj straciliśmy, to pozostały bez komentarza, ponieważ one były po stałych fragmentach. I myślę, że tutaj więcej komentarza nie potrzebuję, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, także dziękuję. Co ja mogę powiedzieć? Zdecydowane zwycięstwo po dobrym meczu. Na pewno pierwsza połowa troszeczkę nerwowa, bo zespół przeciwny ustawił się w obronie niskiej. Musieliśmy pograć sporo w fazie atakowania. W pierwszej połowie się nie udało przebić mur przeciwnika, w drugiej połowie od razu, można powiedzieć, po rozpoczęciu od 47 minuty otworzyliśmy mecz i mecz stał się łatwy, tylko kolejne bramki były kwestią czasu. Wiadomo, że gdzieś tam Krypno miało swoje problemy i pewnie dalej ma, no ale mówię, my robimy swoje, zostały dwie kolejki do końca, zrównaliśmy się z punktami z Łomżą, wiadomo, bezpośrednie spotkanie, byliśmy słabsi. Chcielibyśmy do końca, można powiedzieć, że plan minimum został wykonany, bo zakładaliśmy sobie przed sezonem, żeby być w pierwszej trójce, a teraz powalczymy o plan maksimum, czyli awans do trzeciej ligi i jeszcze dwie kolejki przed nami, więc zapraszamy na mecze na naszym stadionie, jak i również na Dąbrowie. Bądźcie razem z nami, kibicujcie nam, bo na stulecie klubu chcemy zrobić fajną rzecz. Dziękuję.